Dzień dobry, witamy Was w tak trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Jak wiecie, od poniedziałku szkoły przestają funkcjonować, a już od dzisiaj zawieszone są wszystkie zajęcia edukacyjne. Nie będziemy się przez najbliższe 2 tygodnie widzieć, ale szczęśliwie mamy, jak widać na załączonym obrazku, możliwość porozumiewania się online przez wszystkie środki audiowizualne, a przede wszystkim przez nośniki, którym najbezpieczniejszym jest Librus. I tam, moi drodzy, będziecie mieli prawie codziennie od prawie wszystkich nauczycieli informacje, co powinniście zrobić, żeby te 2 tygodnie nie były czasem wakacyjnym. Bo to jest naprawdę poważna chwila i nie zapomnijcie, że za moment wrócimy do szkoły i musimy się uczyć, i musimy walczyć o dobre oceny, a jeśli tylko spędzicie 2 tygodnie przed telewizją, która też przygotowała dla Was ciekawe programy, to mogą potem być problemy z nauką. Proszę więc zaglądać do Librusa, tak jak się umawialiśmy, przynajmniej z 7 i 8 klasami, 3 razy dziennie, zanim włączycie Messengera, Facebooka i te wszystkie wasze słopczasy i cokolwiek innego, to włączcie Librus. Tam może są mniej ciekawe informacje, ale konieczne do zrobienia. I solidnie do tego podejdźcie. Wykonujcie zadania, które przesyłają Wam nauczyciele. Dzisiaj, a jest czwartek i nie powiem dokładnie, która godzina, Librus rzeczywiście nie działa. Wszyscy chcemy na nim pracować. Myślę, że cała Polska wysyła swoim uczniom różne informacje i to się co chwilę zawiesza. Ale od poniedziałku myślę, że sytuacja już będzie opanowana i dowiecie się, co trzeba robić. Na dzisiaj największym niebezpieczeństwem dla nas wszystkich są niestety bezpośrednie kontakty. Dlatego liczę na Waszą rozwagę, rozsądek, odpowiedzialność. I bardzo Was proszę, żebyście nie wychodzili z domu, żebyście pozostali w domu, żebyście kontaktowali się ze swoimi przyjaciółmi w różny sposób, ale nie bezpośrednio. Potraficie to robić, potraficie wykorzystać do tego media. Najtrudniej jest wtedy, kiedy wychodzimy i jesteśmy potencjalnym zagrożeniem dla innych, albo inni są dla nas. Więc kontaktujcie się ze sobą poprzez media społecznościowe, poprzez telefony, tak jak lubicie, ale unikajcie wspólnych spotkań, unikajcie wychodzenia do galerii. Na szczęście domy kultury i inne instytucje są zamknięte, ale no, czasem ciągnie tam, gdzie spotykacie się w sposób nieformalny. Spróbujcie tego unikać, to jest naprawdę bardzo ważne ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo, przede wszystkim wasze. Dbajcie o siebie, o swoje rodziny. I bądźcie odpowiedzialni. To jest taki czas, że nawet boisko szkolne przestało być bezpieczne, bo jest tam, muszą być tam przynajmniej 2 osoby, żeby było co robić. I wbrew temu, co mówię zawsze, to chyba najbezpieczniejszy będzie komputer. Więc trochę sobie pograjcie, trochę się pouczcie i do zobaczenia. Życzymy Wam zdrowia. Do zobaczenia w szkole.